Dzień dobry. Suszenie zabezpiecza owoce przed utratą cennych witamin, a dodatkowo sprawia, że zachowują one kolor, trwałość i zdatność do spożycia przez długi czas. 100 g produktu dostarcza 285 kilokalorii, 63 g węglowodanów, w tym 53 g cukrów, 3,5 g białka, 0,5 g tłuszczu oraz około 7 g błonnika. Owoce suszone są oczywiście bardziej kaloryczne niż świeże i mają w sobie większe ilości cukru, ale zawierają też więcej witamin, składników mineralnych i błonnika w przeliczeniu na 100 g. Spośród witamin warto wyróżnić takie jak witamina C, E oraz witaminy z grupy B. Spośród zaś składników mineralnych na uwagę zasługują magnez, potas, wapń, fosfor, żelazo i selen. Omawiane morele dzięki obecności antyoksydantów, w tym polifenoli, chronią przed chorobami pęcherza czy stanami zapalnymi. Z kolei ze względu na sporą ilość błonnika są bardzo skutecznym, naturalnym środkiem na zaparcia. Natomiast obecny w składzie omawianych moreli dwutlenek siarki jest stosowany jako konserwant i przeciwutleniacz. Suszone owoce są poddawane siarkowaniu w celu ochrony przed pleśnią, grzybami i bakteriami, a także by utrwalić kolor owoców. Dwutlenek siarki i siarczyny uznaje się za bezpieczne dla zdrowia, jeśli nie są spożywane w ilości przekraczającej dopuszczalne dzienne spożycie ustalone przez EFSA. Owoce siarkowane mogą jednak negatywnie oddziaływać na zdrowie, szczególnie wśród astmatyków. Prawdopodobnie osobie zdrowej nic się nie stanie, jeśli zje małą porcję owoców siarkowanych. Co istotne, dwutlenek siarki można usunąć z owoców poprzez namoczenie ich w gorącej wodzie lub sparzenie na sitku. Omawiane owoce suszone mają niski indeks glikemiczny, ale ze względu na wysoką zawartość węglowodanów powinny z nich zrezygnować osoby z cukrzycą. Ich spożycie powinny ograniczyć również osoby z problemami żołądkowo-jelitowymi i biegunkami. Ze względu na sporą ilość cukrów, omawiane owoce należy spożywać z umiarem.